Rano Clio i bułeczka na zderzaku. Tutaj mamy taki porysowany zderzak. Niestety rysy są dość grube. Trzeba będzie zaszpachlować i zapodkładować. Myjemy i szlifujemy, bo pachlujemy. Pachlujemy szpachlę. Odkładujemy. Ujemy podkład. Matujemy pastą matującą. Trochę więcej niż obszar uszkodzeń. Przemywamy zmywaczem. A teraz nakładamy lakier bazowy. 2-3 warstwy, tak żeby przykryło. Lakierem bezbarwnym. 1,5-2 warstwy. Matujemy przed polerowaniem przejście. Tak wygląda Clio po naprawie. Nie ma śladu. Ostatnią czynnością jest pijemy.